Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak. Znajdujemy się w wąwozie sobczańskim i właśnie zmierzamy na Trzy Korony, także zapraszam do oglądania. Ja już jestem na parkingu w Stromowcach Niżnych, skąd ruszymy na Trzy Korony i często pojawia się pytanie, co zabieram zimą w góry, także teraz spakuję plecak i szybko Wam pokażę, co biorę ze sobą. Po pierwsze jest to czołówka, oczywiście... Działa. Mam dwie. Zimą szczególnie jest ona przydatna, bo ciemno robi się wcześniej i też późno wstaje słońce, więc polecam zabrać dwie, jakby jedna przestała działać, albo po prostu wziąć zapasowe baterie. Powerbank, czy to do telefonu, czy do jakiegoś sprzętu jak GoPro. Zimą oczywiście stuptuty są bardzo przydatne, które chronią nas przed śniegiem, jak jest głęboki. Rękawiczki i ja biorę zawsze dwie pary, jedne takie, no one są ciepłe, ale szybko mogą przymoknąć, dlatego też biorę takie swoje narciarskie. Jeśli idziemy w Tatry, to polecam wziąć nawet trzy pary, bo na przykład na łańcuchach, czy jak jest ciepło, te rękawiczki szybko przemokną i po prostu po 2-3 godzinach, jak już mamy je mokre, no to bardzo jest to niekomfortowe, a nagle taka zmiana na suche rękawiczki to jest coś wspaniałego. Także weźcie sobie dwie, a nawet czasami można wziąć trzy pary rękawiczek. Zimą koniecznie raczki. Jak idę na Trzy Korony, no to biorę raczki, jak idę w Tatry, czy po prostu na inny szlak, który jest, na którym jest więcej lodu, czy więcej śniegu, to oczywiście warto wziąć ze sobą raki. Najlepiej wziąć to i wtedy po prostu w zależności od warunków, jak nie wiemy, jakie są warunki, sobie dostosujemy. Tutaj wiem, że na tych Trzech Koronach w tej chwili nie jest tak źle, więc raczki w zupełności wystarczą. Dobrze wziąć sobie na taki jednodniowy wypad dwie pary... No okej, właśnie odpadł telefon od szyby, tak myślałem, że to jest prawdopodobny scenariusz. Warto też wziąć sobie dwie pary skarpetek, jak wracamy, to fajnie sobie przebrać, żeby wracać w suchych. Ja tutaj mówię oczywiście o takim jednodniowym wyjeździe. Jeśli chodzi o kijki, ja czasami biorę głównie w Tatry albo w takie całodniowe wyprawy, to biorę kijki ze sobą. Dzisiaj ich nie biorę, bo wejście zajmie mi około 3 godzin, więc jest to spokojnie dla mnie do przejścia bez kijków. Zwłaszcza jak chcę coś nagrywać, no to te kijki dla mnie nie są komfortowe, a też nie przepadam za chodzeniem z kijkami. Dopiero na takich dłuższych wyprawach je doceniam, bo odciążają kolana, ale na takie warunki jak dzisiaj to spokojnie bez kijków sobie poradzimy. Z takich jeszcze najważniejszych rzeczy, no to oczywiście pamiętajcie, żeby ciepło się ubrać, czapka, rękawiczki, jakiś komin albo coś tutaj, szalik pod szyję, oczywiście jakiś prowiant, dobrze mieć w termosie herbatę. Jeśli chodzi o czekan czy kask, to oczywiście zimą jest to bardzo potrzebne, ale na Trzech Koronach to już niezupełnie, szlak prowadzi przez las, te warunki tam są w porządku, więc czekan nie jest zbytnio potrzebny, ale warto zawsze sprawdzić, jakie są warunki w górach i dopiero to wyposażenie sobie dostosować. Jak jedziemy na kilka dni w góry, no to te warunki się mogą zmienić, no i najlepiej wziąć wtedy ze sobą wszystko. Ja dzisiaj przyjechałem o godzinie 7:10, jest już wschód słońca, więc ruszamy na szlak. Jako że od szczytu Trzech Koron wciąż dzieli nas około 40 minut marszu, to myślę, że jest to dobry moment, żeby powiedzieć Wam o partnerze dzisiejszego materiału, a jest nią firma Y-Food, która produkuje między innymi właśnie takie napoje. I co ciekawe, nie są to napoje białkowe, tylko są to napoje, które mają nam zastąpić pełnowartościowy posiłek, więc jest to fajna opcja, jeśli ktoś na przykład, tak jak ja, idzie w góry i nie za bardzo lubi w górach jeść, tym bardziej zimą, kiedy to jedzenie jest twarde i po prostu nie mam apetytu, a żeby ta energia nie spadała w ciągu dnia, no to dobrze jakoś te kalorie dostarczyć i taka opcja napoju jest pod tym kątem bardzo fajna. A jeśli ktoś chciałby przetestować ten produkt, to z kodem MANIAK10 macie 10% zniżki na cały asortyment. Szczegóły znajdziecie w komentarzu pod materiałem i w opisie materiału. A to, co jest fajne w tym produkcie,
to fakt, że nie ma w nim laktozy, także jeśli ktoś ma uczulenie na laktozę, to w górach nie będzie miał jakichś przykrych niespodzianek. A my jesteśmy już na przełęczy Szopka i około 45 minut dzieli nas od szczytu Trzech Koron. Teraz zmieniamy szlak i zamiast żółtego poruszamy się szlakiem niebieskim. No i zmierzamy już na Okrąglicę, czyli najwyższy szczyt Trzech Koron i mierzy on 982 metry. No, tu jest pięknie. Jak widzicie, niesamowite. Na szczycie za dużo nie nagrywałem, bo strasznie tam wiało, więc pokazałem wam widoki, których nie było widać, ale no niestety zimą jest to dość częste.
chyba że jest jakaś super pogoda, no to wtedy z Trzech Koron jest naprawdę piękny widok. Jeśli macie pół dnia, no to spokojnie polecam Wam ten szlak. Jak macie cały dzień, to warto jeszcze wybrać się na Sokolicę i dopiero wtedy zrobić sobie taką pętelkę i wrócić na parking. To wszystko na dzisiaj, a my widzimy się w kolejnym materiale oraz na szlaku. Do zobaczenia, cześć!